Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Dzisiaj chciałem zrobić unboxing monety, która właśnie do mnie przyszła. To jest amerykański orzeł w głębokim biciu. To jest taka moneta o charakterze, powiedziałbym, bardziej kolekcjonerskim czy numizmatycznym niż inwestycyjnym. Jej wartość na dzień dzisiejszy, cena taka półkowa, to wynosi około 9 tysięcy złotych, a cena uncji złota to 6 tysięcy złotych, czyli mamy tutaj premium w wysokości 50%. To jest troszeczkę dużo. Tu jest w zestawie o taka książeczka, to już w zestawie tak jak jest, żeby sobie nowy właściciel obejrzał. Przejdźmy do tego, co jest w środku. Taki zestawik, pudełeczko. O tak otwierane, elegancko, w drewnie wykonane, proszę spojrzeć, piękna rzecz. O, certyfikat autentyczności. O i taka monetka, jak tu widać, jak widzimy, ona jest bardzo wklęsła, jest po prostu bardzo mocno bita stemplem, także się zrobiła bardzo wklęsła. Nie będę dalej wyciągał, bo prawda, to jest czyjej rzecz i nie chciałbym nadmiernie komuś jego rzeczy dotykać. O, zamknijmy to z powrotem, ładna rzecz. Czy ja bym coś takiego kupił i czy ja bym coś takiego polecał? No to jest trudne pytanie. Są ludzie, którzy po prostu coś takiego chcą mieć i sobie to po prostu kupują, bo mają ochotę sobie coś kupić. A to są w sumie ich pieniądze i mogą je wydać w jakikolwiek sposób chcą. Ja uważam, że fajnie jest kupić monety złote, kolekcjonerskie, w niskim nakładzie, które są po prostu w niskiej cenie. I właśnie tu mam taką monetkę. To jest moneta z serii Skarby Australii, uncja czystego złota, do tego jest nieco tak zwanej macicy perłowej, a w środku jeszcze perła sobie lata luźno. To jest u nas w sklepie za 6400 przy obecnym kursie, tak jak wspomniałem, 6 tysięcy, więc myślę, cena nie jest zła, tym bardziej, że widziałem wczoraj takie zestawy, taka monetka i moneta w srebrze i razem za to 9 tysięcy. Także myślę sobie, że może jak się uda tanio kupić na przykład u nas, to może to lepiej sobie wziąć niż jakiegoś klepaka. Okazyjna cena. I jeszcze jedna rzecz, to jest seria pierwsze żony prezydentów USA. Też bardzo ładnie wykonane. To jest Adams. Pani Adams. Powiem wam w ramach ciekawostki, że spotkałem potomka tej pani kiedyś, będąc na wycieczce w jednym z parków narodowych w USA. To chyba czwarta generacja. Także no, to było bardzo miłe spotkanie i miło kogoś takiego poznać. A monetka taka o tej wielkości. Dość fajnie zrobiona. Dość fajnie zrobiona. Pół uncji złota. Dobrze. To sobie tu zostawimy. I jeszcze jedna rzecz, to jest uncja czystego złota, wyprodukowana w Australii. Jest to sztabka lana, już opowiadałem o tej technologii, jest po prostu w kokili nieco złota odmierzone i to ląduje w piecu i robi się taka kropla i potem w to prasa uderza. Jest wybijane coś takiego. Pokazuję to dlatego, żeby uzmysłowić, jak bardzo duża gęstość kapitału jest w złocie. Ta kropla złota
wielkości paznokcia, to jest uncja. To jest uncja złota, warta 6000. Jakby ktoś nie wierzył. Waga 31,2. Powiem od razu, że przy okazji to też jest częste pytanie, które dotyczy jakości i czystości parametrów monety. Te parametry, które są podawane przez producenta, to są parametry minimalne. Czyli jeżeli mamy monetę zadeklarowaną czystością, zadeklarowaną próbą 900, to znaczy, że tam jest co najmniej 90% złota. Powinno być ciut więcej, ale nie mniej. Podobnie z wagą. Jeżeli jest zadeklarowana uncja złota 31,1, to powinno być przynajmniej 31,1. Tu jest 31,19. Tak to właśnie wygląda. Natomiast wymiary są podane w ten sposób, że podane są wymiary maksymalne, czyli moneta może być ciut mniejsza, nie może być większa. Dobra, to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do sklepiku, do subskrypcji tego kanału. Dużo różnych ciekawostek będzie w najbliższym czasie. Pozdrawiam, cześć.